Moim i Państwa gościem jest pan Adam Borowski, działacz opozycji demokratycznej i niepodległościowej w czasach PRL-u, a także wydawca, działacz społeczny. Dzień dobry. Witam Państwa, witam Panią. Wczoraj Telewizja Polska po długim okresie zwłoki wyemitowała w końcu dokument dziennikarki Ewy Stankiewicz Stan zagrożenia. Proszę opowiedzieć, co nowego ta praca Ewy Stankiewicz, ten dokument wniósł, jeżeli chodzi o te informacje wokół sprawy katastrofy smoleńskiej oraz w ogóle jak Pan odebrał ten dokument? Tak, to dokument dosyć wstrząsający, bardzo taki emocjonalny, bo wszystko to wróciło, prawda? Pamiętamy, znaczy wiemy, co tam się wydarzyło, ale te obrazy katastrofy, te obrazy takiego braku szacunku do ciał naszej elity politycznej, wojskowej, politycznej, po prostu to wszystko wróciło. I rzeczywiście na mnie ten obraz wywołał ogromne wrażenie. Naprawdę wielkie wrażenie, co nowego. Dużo nowego, dlatego znaczy my niby wiedzieliśmy, ja jestem o tym głęboko przekonany, że tam doszło do zamachu, ale ważne jest, żeby to udowodnić, bo być przekonanym to jeszcze nie znaczy, że jesteśmy w stanie to udowodnić. Natomiast te symulacje i te badania, które zostały zrobione, tam pokazane, prawda, ten badanie i spisywanie danych z samolotu bliźniaczego, który u nas pozostał, prawda? I przez fotografie żeśmy poznali, które miejsca zostały rozczłonkowane w sposób, który po prostu nie da się inaczej wytłumaczyć, tylko przez wybuch. Bo jak wytłumaczyć fakt, że tam jest kilkanaście tysięcy odłamków, prawda, czy kilkadziesiąt tysięcy odłamków, natomiast drzwi zostały wbite na metr głęboko w ziemię. No to przy normalnej katastrofie po prostu jest to fizycznie niemożliwe. Natomiast tam pokazują właśnie na tych wszystkich symulacjach naukowych w tym ośrodku w Stanach Zjednoczonych. To są wszystko te wyliczenia, które pokazują, że tam musiało dojść do wybuchu. I bardzo dobrze zlokalizowane epicentrum tego wybuchu, gdzie odłamki najbliżej tego epicentrum po prostu są rozdrobnione. Te części, które powinny być najbardziej wytrzymałe w konstrukcji samolotu Tupolew, po prostu zostały w tym miejscu rozczłonkowane, a dalsze na większe kawałki. To wszystko jest bardzo, bardzo przekonywujące. No, ja mam nadzieję, że może w końcu skończy się to śledztwo się zakończy i winni zaniedbań zostaną postawieni przed sądem. Natomiast tak, to czy my wykryjemy, kto podłożył tą bombę, prawda, i kto stoi za tym zamachem, to będzie dosyć trudne, bo przypomnę, że nawet otrucie Skripala, próba otrucia Skripala, czy otrucie Aleksandra Litwinienki, no nie pozwolę, no wiemy praktycznie kto, bo listy gończe za tymi osobami są wysłane, no natomiast ręka sprawiedliwości ich dostać nie może, bo są deputowanymi w Dumie Rosyjskiej. Myślę, że tutaj też jest podobnie, że osoby odpowiedzialne za katastrofę będzie trudno postawić przed sądem, bo przebywają na terenie Rosji. Natomiast osoby winne zaniedbań, takie jak pani Kopacz czy pan Tusk, osoby, które de facto no, sprzeniewierzyły się no, interesowi Polski. No, wystąpili przeciwko Polsce, nie bronili honoru Polski. Te osoby powinny zostać przed sądem postawione. Jeżeli już padło tutaj nazwisko pani Kopacz, to chyba jedną z tak najszerzej i takich najbardziej wstrząsających scen, która widać, że poruszyła Polaków, bo to widać po tych komentarzach, po opiniach, które krążą w internecie, jest to zdjęcie. Przypomnijmy, Ewa Kopacz w 2010 roku pełniła rolę ministra zdrowia w rządzie Donalda
Donalda Tuska. I na tych fotografiach widać panią Kopacz, która pozuje w pełnym uśmiechu w towarzystwie kilku mężczyzn i to pomieszczenie wygląda na prosektorium, prawda? Na jednym z ujęć można było tak, też obok, zobaczyć. Obok zwłoki leżą, tak, tam leżą obok zwłoki i to jest dla mnie tak niezrozumiałe, że wtedy, kiedy my przeżywaliśmy straszną traumę, kiedy my żeśmy stali pod całe dnie, staliśmy pod Pałacem Prezydenckim w Żałowie, prawda? Naprawdę, kiedy nam się wszystkim głos łamał, ona tam sobie kawusie pije z rozbawionymi, bo tam po prawej stronie, jeżeli, bo tam jest kilka zdjęć, prawda, ale jest takie zdjęcie, że jest ten wózek, na którym leży w worku ciało, nawet nie w specjalnym worku, tylko w takim worku na śmieci ciało, prawda, jest jeden z tych rosyjskich ładowaczy tych ciał, nie wiem jak go nazwać, bo przecież to nie jest patomorfolog, wytatuowany od góry do dołu, prawda, to jest taki pracownik fizyczny, który ma ładować, pakować do worków ciała i po prawej stronie stoi ukochany, prawda, ja nie wiem, co to jest, prawda, ale to widać, jak się uśmiecha, że jest rozbawiony, a pani Kopacz sobie pije kawusie, prawda, kawusie w prosektorium, prawda, i sobie dyskutuje. Naprawdę to jest widok tak niewiarygodny, prawda, tak nielicujący z powagą chwili, z powagą sytuacji, w tym dramacie, w którym Polacy byli, to jest po prostu niebywałe. Ta pani powinna po prostu, ja wiem, że to za takie zdjęcie się nie sadza do więzienia, prawda, za pozowanie, tylko to świadczy o takiej braku empatii, o takim braku, ja nie wiem, z jakiej cywilizacji jest ta pani, no pewnie z cywilizacji, tak jak mówiła, kiedy człowiek rzucał kamieniami w dinozaury, prawda, to po prostu jest, nie znajduje słów oburzenia po prostu na taki rodzaj przeżywania, prawda, i też i to widać, że potem to działo się w polskim Sejmie, kiedy pani Kopacz stała i kłamała, mówiąc tak, to ramię polscy patomorfolodzy, prawda, badali ciała, to kłamstwo, prawda, z taką emfazą powiadała, to wszystko było aktorskie, udawane, bo przecież ta pani uczuć nie pokazuje, na żadnym z tych zdjęć nie okazuje chociażby elementu uczucia, które powinno ogarnąć każdego człowieka, który tam był, prawda? A szczególnie Polaka, Polkę, który po prostu obok leżały straszliwie rozczłonkowane ciała polskiej elity. To jest niewyobrażalne. Panie Adamie, a teraz już na moment zostawmy tą sferę emocjonalną, która w oczywisty i naturalny sposób będzie towarzyszyła przy oglądaniu tego typu dokumentów, ale czy z drugiej strony nie jest tak, że jeżeli emitujemy w telewizji polskiej taki dokument, który jest przedstawiany przez rzetelną dziennikarkę, która też w jakiś sposób się legitymuje tym, że to co jest tam przedstawione, prawda, była przez nią zbadane, że to było rzetelne śledztwo dziennikarskie. Z drugiej strony 10 kwietnia także padły takie słowa w telewizji publicznej, że to Rosja za to odpowiada. Czy nie jest trochę tak, że z drugiej strony to nasze państwo też się tym w ten sposób ośmiesza? No bo gdzie w takim razie my w tym wszystkim jesteśmy, jeżeli strona rosyjska odpowiada za śmierć polskich elit, za śmierć polskiego prezydenta, jego małżonki, no to co powinny zrobić tak naprawdę nasi politycy, tak, w tym momencie? No tak, polskie państwo pozwoliło się ośmieszyć, to znaczy w ten sposób. Polskie państwo pozwoliło. Katastrofa nie była na naszej terytorium. Sami oddaliśmy śledztwo tak naprawdę innej cywilizacji, bo przecież znamy z historii, jak postępuje Rosja, prawda? W związku z tym my pokazaliśmy, że jesteśmy tak naprawdę państwem z tektury, prawda? Państwem, który nie jest w stanie bronić swojego honoru. Bo ja nie mówię, żeby gdyby była inna ekipa, to wrak byłby sprowadzony, czy śledztwo byłoby wspólne. Być może Rosjanie by nie dopuścili również do takiej sytuacji. Tylko tyle, że powinniśmy tego żądać. A my żeśmy na starcie zrezygnowali z przysługującego nam prawa, żeby śledztwo prowadzić zgodnie z porozumieniem, które podpisaliśmy w 1993 roku, żebyśmy żądali, żeby przy sekcjach zwłok byli nasi, prawda, odpowiedzialni patomorfolodzy. My mogliśmy to żądać. Rosja mogłaby powiedzieć nie, to jest nasze terytorium, dałaby świadectwo swojej arogancji i
działania siłowego. Przecież nie wypowiedzielibyśmy jej wojny i nie nasze czołgi czy nasze dywizje nie wkroczyłyby na teren Rosji, żeby odebrać samolot i odebrać ciała, czarne skrzynki, prawda, czarne skrzynki. Pewnie przecież byśmy tego nie zrobili, ale jednocześnie byśmy bronili swojego honoru, prawda, byśmy żądali, a my po prostu oddaliśmy, wykazaliśmy taką po prostu służalczość, poddaństwo. Mało tego, pani Kopacz dziękowała jeszcze Putinowi, jak to, że my, Polacy, powinniśmy brać za wzór pracę, którą Rosjanie wykonali. Przecież ona to mówiła. Ona świadomie po prostu poniżała naród polski. To jest... I my teraz próbujemy filmem, tą komisją, podkomisją zakwestionować to, co Rosjanie nam zaserwowali i, że tak powiem, bronić resztek honoru naszej ojczyzny. No, my to musimy robić. Natomiast czy okaże się to skuteczne na arenie międzynarodowej, to obawiam się, że nie, dlatego że takie filmy oczywiście opinię międzynarodową publiczną poruszą. Natomiast w tym wymiarze prawnym raport komisji anodiny jest ostateczny w tym wymiarze, prawda, funkcjonowania dokumentów prawnych. My nie mamy możliwości zakwestionowania tego raportu, bo konwencja chicagowska takiej nam nie daje, prawda? Ale my musimy mieć własny raport, prawda? Własny raport, dać świadectwo naszej niezłomnej woli, prawda? Chęci wyjaśnienia katastrofy, ja już mówię, zamachu smoleńskiego, bo przecież też musimy być świadomi, że wyjaśnienie zbrodni katyńskiej, prawda, w 1943 roku nie było możliwe w takim znaczeniu, że jak mieli zareagować Anglicy i Amerykanie. Przecież oni doskonale wiedzieli, kto to zrobił, że nie zrobili to Niemcy, tylko Rosjanie. Tylko wtedy trwała wojna. To prawda, panie Adamie, ale tutaj już musimy postawić trzy kropki, bo jeszcze byśmy mogli i o sprawie katyńskiej i pewnie o tej katastrofie smoleńskiej bardzo dużo mówić. Bardzo serdecznie dziękuję. Adam Borowski, działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL-u, a także wydawca, działacz społeczny. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.